Słysząc dzisiejszą Ewangelię, moglibyśmy ulec chęci skrócenia jej. Po co czytać te wszystkie imiona, nazwiska? Można byłoby zacząć od pierwszego i właściwie skończyć na Jezusie. Tymczasem właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, ten cały rodowód pokazuje, że Pan Bóg chce wchodzić w naszą historię, historię naszego życia, że On też jako Bóg, Stworzyciel całego świata, wchodzi w historię naszego życia. Często jest tak, że ktoś szuka swego rodowodu. Niektórzy potrafią prześledzić swój rodowód przez wiele wieków. Niektórzy śledzą ten rodowód, by znaleźć jakieś powiązanie z rodziną szlachecką i powiedzieć o sobie, to teraz ja jestem z rodziny szlacheckiej, a może nawet królewskiej. I sama ta świadomość, sama ta wiedza podnosi ich na duchu, właściwie im starcza. Natomiast my tutaj zgromadzeni możemy powiedzieć, my też weszliśmy w ten rodowód. Codziennie, rano, wieczorem, na każdej mszy świętej wołamy Ojcze nasz. Wołamy do naszego Boga. Ojcze nasz. A więc skoro Bóg, Jezus jest naszym Ojcem, to ten rodowód, który teraz przeczytaliśmy, jest też naszym rodowodem, a historia zbawienia naszą historią zbawienia. Dzisiaj powiemy sobie trochę więcej na temat tej pięknej modlitwy Ojcze Nasz, modlitwy, która tak mocno zapisuje się w historii naszego chrześcijaństwa. No bo tradycyjne wyrażenie modlitwy, modlitwa pańska oznacza, że modlitwa odnosi się do naszego Ojca, którą nas sam nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Modlitwa pańska uważana jest przez ojców Kościoła za streszczenie całej Ewangelii. Tak pisał Tertulian, Cyprian, Augustyn. Skoro tak, to trzeba powiedzieć, że modlitwa Ojcze Nas nie jest tylko modlitwą, którą Jezus nauczył swoich uczniów, ale że ewangeliści kreślą w niej postać ucznia Chrystusowego, malując w niej obraz człowieka nowego, człowieka modlitwy. Święty Augustyn twierdzi, że w całym Piśmie Świętym nie ma modlitw, które zawierałyby elementy nieobecne w modlitwie pańskiej. Modlitwa pańska jest więc w tym znaczeniu jedną z najdoskonalszych modlitw. W niej prosimy nie tylko o to, czego możemy słusznie pragnąć, ale także prosimy w odpowiedniej kolejności, jak pisze święty Augustyn. Modlitwa pańska nie tylko uczy nas prosić, ale także kształtuje nasze odczucia. Początki modlitwy pańskiej szukamy w Ewangelii. Oto uczniowie przebiegają do Chrystusa i widząc, że święty Jan nauczył swoich uczniów modlitwy, proszą go tak po prostu: Ojcze Jezu, naucz nas tej pięknej modlitwy. A on objawia pewną prawdę, prawdę o sobie, o tym, kim jest Bóg. I zachęca do przyjęcia właściwej postawy wobec Ojca w niebie. Ojcze nasz nie jest więc modlitwą łatwą. Jest to głębokie wejście w doświadczenie Syna, który składa całkowicie dar z siebie. Historia liturgii podaje, że w pierwszych wiekach modlitwa pańska była objęta zasadą milczenia, dyscyplina arkani tak zwanym. Chrześcijaństwo nie przekazywali jej nikomu spoza swego grona, bo jak można mówić o Bogu Ojcze, jak może mówić o Bogu Ojcze ktoś, kto nie zjednoczył się z Jego Synem? Chodzi o to, że w całej modlitwie wyznajemy naszą godność dzieciństwa Bożego, którą otrzymaliśmy przez chrzest, która przypomina i ożywia nasze serca przez Komunię Świętą.
Znaczenie wezwania jest jasne, Ojcze nasz. Tylko ci, którzy zostali zrodzeni do nowego życia w Chrystusie i uzdolnieni do składania Jego ofiary i do karmienia się Jego ciałem, mogą odmawiać modlitwę pańską w sposób autentyczny, wyrażając całą jej prawdę. Katechizm dalej wyjaśnia. Kiedy słaby śmiertelnik ośmieliłby się nazywać Boga swoim Ojcem, jeśli nie wyłącznie wtedy, gdy wnętrze człowieka zostanie poruszone mocą z wysoka. Moc Ducha, która wprowadza nas w modlitwę pańską, w postawie szczerej prostoty synowskiej, ufności, radosnej pewności, pokornej śmiałości, pewności bycia kochanym. Sama modlitwa pańska była odmawiana przez pierwszych chrześcijan 3 razy dziennie. My też poniekąd przyjęliśmy ten charakter. Modlitwę tą powinniśmy rozpoczynać, kończyć dzień, a także odmawiamy jej w codziennej liturgii mszy świętej. Ci, którzy odmawiają liturgię godzin, rozpoczynają jutrznią dzień. Tam znajduje się modlitwa pańska, kończą niszporami, gdzie też tą modlitwę pańską możemy znaleźć. I tak 3 razy dziennie ta modlitwa, ta chyba najważniejsza modlitwa naszego dnia, nie licząc mszy świętej, jest przez nas powtarzana. Sama modlitwa składa się z próśb, z pięknych próśb. Ojcze nasz, wezwania do Ojca, a potem któryś jest w niebie. Wezwanie, któryś jest w niebie, nie odnosi się do konkretnego miejsca, do niebieskiej chwały, do wnętrza ziemi. Chodzi tutaj o pewną godność Chrystusa, który jest Panem nieba i ziemi, który jest blisko nas, będąc jednocześnie w niebie, obdarzony chwałą, którą my mamy obdarzać Go każdego dnia. Święć się imię Twoje. To znaczy, my mamy dbać o to, abyśmy na co dzień święcili imię Jezusa Chrystusa, aby ono było święte. Ma być ono najważniejszym imieniem naszego życia, to w tym imieniu mamy pokładać ufność. To ma być dla nas największa świętość. Chrystus, Jego nauka, Najświętszy Sakrament. Przyjdź, Królestwo Twoje. Naszym dążeniem jest Królestwo Niebieskie, ale też przecież Królestwo, które budujemy, jest wokół nas, w naszym sercu. Jest to dla nas zachęta, byśmy żyli, dążyli do Królestwa Niebieskiego, byśmy budowali je wokół nas, bez względu na to, co, jaka rzeczywistość nas otacza. My mamy zadbać, aby Królestwo Boże już stało się naszym udziałem. Bądź wola Twoja. Jedne z trudniejszych wezwań, bo przecież jest to wezwanie, które mówi, że Panie Boże, niech Twoja wola się stanie. Niech to, co Ty chcesz, stanie się ze mną, z moją rodziną, z moim życiem. Niech co Ty chcesz, będzie moim udziałem. Przekładam Twoją wolę nad swoją wolę. Przekładam Twoje pragnienia, Twoje plany co do mojego życia nad moje plany. To jest trudna prawda, ale łatwo ją wymawiać. Trudno wejść w jej głębie. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Wezwanie bardzo proste do odszyfrowania. Chleb powszedni, jest to wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia. Prosimy, abyśmy dostali je z rąk pańskich. Natomiast tutaj możemy zauważyć pewną trudność, no bo to znaczy, że mogę nie pracować, nie zarabiać na chleb codzienny, nie trudzić się, tylko oczekiwać wszystko z rąk pańskich. No, to wezwanie raczej mówi nam w drugą stronę, chleba naszego powszedniego. Jeżeli masz chleb powszedni, podziel się z drugim człowiekiem. Zadbaj o to,
aby nikomu wokół Ciebie nie zabrakło tego, co potrzebuje do szczęścia. Podziel się swoją wiarą, podziel się miłością, podziel się łaską, które daje Ci Chrystus. A z drugiej strony pamiętaj, że wszystko, co dobre, otrzymałeś z rąk Pańskich. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest jedyne wezwanie, które jest tak złożone w tej modlitwie Pańskiej. Jest to już nie tylko prośba, ale zawołanie, błaganie o to, aby Chrystus odpuścił nam nasze grzechy, gdyż jest to nasze też wyznanie wiary, że tylko przez Niego możemy zostać zbawieni. Ale z drugiej strony wyrażenie gotowości naszego serca do przebaczenia bliźnim, do obdarzenia ich miłością, do wypełnienia tej najważniejszego przykazania miłowania Boga oraz miłowania bliźniego swego jak siebie samego. I nie wódź nas na pokuszenie. Niektórzy już przekłady Pisma Świętego tutaj z języka greckiego tłumaczą i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. To z jednej strony niewielka zmiana, z drugiej strony jednak ma ona znaczenie. Z jednej strony mówimy tutaj nie wódź nas na pokuszenie, a więc spraw, abyśmy nie mieli pokus. Druga modlitwa, drugie tłumaczenie mówi tutaj, abyśmy nie ulegli pokusie. Czyli jest to prośba o to, kiedy pokusa przyjdzie, byśmy potrafili jej się przeciwstawić. Bez względu na tłumaczenie, wyrażenie tutaj jest jasne. To w Panu Bogu mamy pokładać ufność i w Nim szukać nadziei na pokonanie naszych słabości. To On jest tym, który daje nam łaskę do przezwyciężania zła. I w wielu trudnościach mamy w Nim szukać mocy do pokonywania tego wszystkiego, co jest trudne, co niełatwe. Ale nas zbaw ode złego. Amen. To ostatnie wezwanie jest wezwaniem tego, że to Pan Bóg ostatecznie jest Panem tego, co dobre i tego, co złe. Że On ostatecznie już pokonał zło w swoim zmartwychwstaniu, a my mamy dostęp do tego przez to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, przez otrzymany chrzest. Kończąc już tą dzisiejszą naukę, zobaczcie, moi drodzy, my jesteśmy włączeni w ten rodowód Jezusa Chrystusa. My jesteśmy włączeni w tą łaskę, w te dary, w to, co Pan Bóg daje nam. I możemy do Niego wołać: Ojcze, tatusiu, dosłownie, mój drogi tato, mój drogi ojcze. Wzywamy w mszy świętej Ojcze nasz tą modlitwę tuż przed komunią świętą, rozpoczynając ten fragment mszy świętej, w którym za chwilę przyjmiemy Pana Jezusa do swego serca. Wyrażamy tą prawdę, że Ty, Ojcze, chcę się zjednoczyć z Tobą, biegnę do Ciebie, Ty jesteś moim Bogiem. Pamiętajmy, że jest to piękna modlitwa powierzona nam przez Kościół, w której możemy znaleźć tak wiele, której w codziennej modlitwie prosimy. Czasami ktoś mówi, ja wolę zamiast sklepać modlitewki wyuczone od pierwszej komunii świętej albo od dziecka modlić się własnymi słowami. Tak, to też piękna modlitwa, której nie powinno zabraknąć. Ale kiedy, zachęcam, weźmiemy sobie modlitwę Ojcze Nasz na taki warsztat, warto każdego dnia, na przykład przez parę dni, zastanowić się nad poszczególnymi słowami. Odkryjemy naprawdę piękno, głębię tej modlitwy, a nie ma nic piękniejszego, mówią niektórzy ojcowie Kościoła, niż chwalić Boga słowami Pana Boga. A ta modlitwa podyktował nam sam Pan Jezus. Amen.